Napisz proszę chociaż krótki list, taki krótki jak noc. Nie obiecuj, że będziesz blisko znów. Proszę tylko o list. Siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu, wędrownicy rekolekcyjni, ci, którzy przyszliśmy tutaj, aby zobaczyć, usłyszeć, zachwycić się i poznać Jezusa. W życiu Pan Bóg daje człowiekowi różne dary. Każdego dnia nie wylicza ich, ale daje dary bez miary. Nie jesteśmy w stanie ich nawet przypomnieć sobie na koniec dnia, bo tyle ich było. Najcenniejszym darem Boga dla człowieka jest życie. Bóg daje człowiekowi życie. Czyli inaczej można powiedzieć, że wyznaje miłość światu, dając człowieka, stwarzając człowieka. Święty Jan powie: Bóg jest miłością, a na początku było Jego Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I zobaczcie, od początku istnienia świata Bóg stwarza niebo i ziemię, kwiaty, rośliny, zwierzęta, ptaki, płazy, to co biega, fruwa, pełza, pływa. I zobaczcie, to całe stworzenie Boga nic nie mówi. Ono jest. I swoim istnieniem chwali Boga, ale nic nie mówi. I Bóg stworzył człowieka jako koronę. I co uczynił jako wyznanie miłości świata? Usta człowieka włożył swoje słowo. I dziś, kiedy przychodzimy, moi kochani, w ten wieczór rekolekcyjny, słyszymy pierwsze czytanie o proroku Naamanie. Ludzie dawali mu słowo. Nawet ludzie pisali z nim list. Nawet komunikowali się przez słowo i ono było ważne, bo przypominało o Bogu, przypominało o mocy Jego słowa, przypominało o godności Naamana, ale to słowo nie uczyniło cudu. Dopiero kiedy prorok Elizeusz, jak słyszeliśmy, w imieniu Boga rozmawia z Naamanem, dopiero słowo Boga prowadzi jego serce do wód Jordanu i z tej skorupy swojego trądu, z tego odrzucenia, z cierpienia, niezrozumienia, zwątpienia, Bóg go oczyszcza przez słowo. I w Ewangelii słyszeliśmy, że Słowo Boga ma moc, bo zbawia, bo obdarowuje, prowadzi, przypomina, wskazuje, powołuje. Ale też słyszeliśmy, że słowo człowieka ma moc. Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Dałem wam wszystko, co otrzymałem od mojego Ojca, mówi Jezus. I zobaczcie, bracia i siostry, słowem możemy człowieka zbawić. Możemy my otworzyć człowiekowi niebo. Możemy wyprosić zdrowie, wyprosić łaski. Przez słowo możemy zmienić życie człowieka, dając mu dobrą radę.
ale też bracia i siostry, słowem można człowieka zabić, odebrać mu godność, przekląć, zdradzić, wycisnąć łzy, sponiewierać. Słowo Boga staje się ciałem, a słowo człowieka ma stać się darem. Jakie dzisiaj, bracie i siostro, było Twoje pierwsze słowo? A jakie będzie ostatnie? To, że słowo Boga ma moc, świadczy bardzo piękny przykład. Kiedy jesteśmy w Polsce, to o 12 w południe, jak Polska długa i szeroka, dzwonią dzwony. Na maleńkich kapliczkach, na wielkich kościołach, na potężnych katedrach, jakby chciały wołać, słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Taką moc ma słowo Boga. Ale moi kochani, kiedy wchodzimy do kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze, widzimy zawieszone różańce. Bursztynowe, złote, srebrne, koralowe, proste, drewniane i plastikowe. Nowe i stare, piękne i czasem po ludzku brzydkie. Widzimy kule ortopedyczne, widzimy protezy, okulary, widzimy laski ortopedyczne. Widzimy obrączki, pierścionki, widzimy ryngrafy z sercem człowieka, widzimy ryngrafy z postaciami małych dzieci. Słowo człowieka u Boga wyprosiło cud. I moi kochani, żeby to słowo Boga w nas działało i żeby nasze słowo darem dla innych się stawało, trzeba nam wrócić do tego najpiękniejszego listu, jaki istnieje na świecie. Moi kochani, kiedy byłem w seminarium duchownym w Obrze, a było to całkiem niedawno, bo 15 lat temu, jako klerycy pisaliśmy listy do proboszcza, do bliskich, do znajomych, przyjaciół, i w tym liście człowiek serce wylewał, co u mnie, co we mnie, co ze mną, czy zdrowy, czy szczęśliwy, czy czegoś się nauczył, czy coś nie dolega, co dobrego się stało. I potem człowiek czekał na list i kiedy przyszła odpowiedź, można powiedzieć, że cały świat na ręku, a słowo w sercu. Dziś zamieniliśmy listy na SMS-y, na krótkie wiadomości, na telefony. Ale Bóg się nie zmienia, choć coraz bardziej i bardziej i bardziej kocha człowieka. Dlatego list, który On przez człowieka napisał do człowieka, nazywa się Biblia. Moi kochani, zobaczcie, wszystkie księgi Biblii mówią o Bogu, o mocy Jego słowa, które sprawia cuda w życiu człowieka. Święty Augustyn, zagubiony, wątpiący, żyjący daleko od Boga, słyszy w swoim sercu: tole lege, bierz i czytaj. I można powiedzieć, z człowieka oddalonego od Boga Słowo Boże czyni z niego świętego. Święty Augustyn, czyż my nie jesteśmy jak on? Powinniśmy słyszeć i usłyszeć: tole lege, bierz i czytaj. Bo Bóg daje słowo w Biblii, wkłada je w usta człowieka
najpierw nakazuje mu z miłością napisać i potem przekazać. Księga Rodzaju, Wyjścia, Powtórzonego Prawa, Przymierza, Prorocy, Ewangelia, Listy Apostolskie, Apokalipsa. Zobaczcie, Słowo Boga i człowieka przesycają się, przenikają się. Kiedy szedłem do pierwszej komunii świętej, moja ciocia podarowała mi Biblię w 5 tomach. Ta Biblia miała bardzo piękne obrazki i piękną opowieść. Moja matka czytała mi wieczorami i czasem widziała, jak moje oczy się szeroko otwierają, buzia się otwiera, jakbym tam był. A kiedy szedłem do kapłaństwa, moja matka przed swoją śmiercią dała mi znów na drogę Biblię, którą ona często czytała, którą ona się modliła, i zaznaczyła mi w Biblii niezwykłe wydarzenie, Ewangelię świętego Jana, kiedy Jezus jest ukrzyżowany, kiedy daje Janowi swoją matkę, a matce daje Jana. I moi kochani, kiedy już byłem księdzem, mój wielki przyjaciel, ksiądz prałat, budowniczy największej figury świata w Świebodzinie, tej figury, która ma 36 metrów w mieście, w którym się urodziłem, żyłem, dojrzałem do kapłaństwa, powiedział mi: Daniel, czytaj Biblię, a Bóg będzie przed tobą, by cię prowadzić. Czytaj Biblię, bo Bóg będzie obok ciebie, byś nigdy nie upadł. Czytaj Biblię, bo Bóg będzie z tobą, kiedy na drodze spotkasz człowieka, który go nie zna. Bóg będzie za tobą, byś nigdy nie zawrócił ze złej drogi. I Bóg będzie w tobie, by słowa Jego z twoich ust docierały do drugiego człowieka. I moi kochani, Biblia jest ze mną zawsze, każdego dnia. Nawet przywiozłem ją tutaj, do Kanad. Dlaczego? Bo przyjechałem tutaj do was, nie by się wymądrzać, popisywać, pouczać, ale by słuchać razem z wami Słowa Bożego, by czytać razem z wami Słowo Boże, by przyjmować razem z wami Słowo Boże i przypominać sobie i wam: Słowo Boga ma moc, bo jest cudem, i Słowo człowieka ma moc, bo jest darem. Bracia i siostry, trzeba nam dzisiaj się zapytać, gdzie jest twoja Biblia? Jak często pozwalasz Słowu Bożemu, by w tobie, przez ciebie, dla ciebie czyniło cuda? Jak często przyjmujesz Słowa Boże i w twoich ustach stają się darem dla drugiego człowieka? Może właśnie ten Wielki Post, może właśnie te rekolekcje, może ten dzisiejszy wieczór będzie dla ciebie zachętą, kiedy wrócisz do domu i przyjmiesz do serca, tak jak ja kiedyś przyjąłem słowa mojego proboszcza: czytaj Biblię, a Bóg będzie przed tobą, by cię prowadzić. Czytaj Biblię, a Bóg będzie obok ciebie, byś nigdy się nie potknął i nie przewrócił. Bóg będzie za tobą, byś z dobrej drogi nie zawrócił. I Bóg będzie w tobie, by przez twoje usta Jego słowa dotykały serca człowieka.
co ma być zachętą. Najpierw święty Kazimierz, patron dzisiejszego dnia, codziennie czytał Słowo Boże. Codziennie gościło w jego sercu, dlatego mówimy przesiąknięty Bogiem i dobry dla człowieka. A potem stara pieśń pielgrzymkowa, którą chcę dzisiaj Tobie tu i teraz zadedykować, by tak w Twoim sercu pracowała, byś często brał i brała do ręki Biblię, ten list Boga do człowieka, tę moc Jego słów, tę moc Jego miłości i tę moc Jego bliskości. Nie umiem dziękować Ci, Panie, bo małe są moje ludzkie słowa. Zechciej przyjąć moje milczenie. Wręcz mi Biblię i tak mnie nią zachwyć, tak mi podaruj swoje słowo, bym umiał życiem Tobie dziękować i by moje życie stało się Biblią, którą przeczyta, której słowa usłyszy, którą się zachwyci przechodzący człowiek. Nie umiem dziękować Ci, Panie, bo małe są moje słowa. Zechciej przyjąć moje milczenie. Daj mi do ręki Biblię i naucz mnie życiem Tobie dziękować przy pomocy słów, które Ty wkładasz w moje usta. Amen.